Poranek Radia TOK FM. Poranek Radia TOK FM. Wita Jerzego Wenderlicha, wicemarszałka Sejmu z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A jakże, witam państwa serdecznie. Nie zapytam pana o to, kto wygra konklawę. Proszę nawet o tym nie marzyć. Ale ja wiem, ale jak pan nie chce znać odpowiedzi, to oczywiście nie powiem. Myślałem, że panu redaktorowi bardzo na tym zależy. Rozumiem, że to będzie gładka wypowiedź w stylu konklawę wygra najlepszy albo... Nie, konklawę wygra kardynał i raczej, to jest pewne, widzi pan, czyli wiem, i raczej nie będzie to Amerykanin. Wczoraj do późna siedziałem w bardzo miłym towarzystwie, które średnio zaangażowane jest duchowo we wspólnotę kościoła rzymskokatolickiego, ale żywo dyskutowało na temat, kto zostanie nowym papieżem. I obstawiano, że jednak nie Amerykanin, bo on bardzo ostro zabrał się za walkę z tymi przestępstwami seksualnymi w kościele, z pedofilią nawet, żeby było na wypłaty kar dla ofiar pedofilii, to sprzedał parę kościołów, trochę nieruchomości, także myślę, że ta osoba, taka osoba w większości raczej na konklawę nie uzyska. Straszny pomysł, że sprzeda Watykan, powiedzmy, Arabom, szejkom arabskim, żeby mieć dużo pieniędzy na dobroczynność. Rzeczywiście i mnie trochę to poraziło. A są inni, ja myślę, że może jeśli by Kościół coś wystawiał na sprzedaż, może i Tadeusz Rydzyk zaniechałby tych źródeł geotermalnych i poszedł, że powiem kolokwialnie, w zakup nieruchomości. To teraz z kolei otworzyła mi się wizja taka, że to ksiądz Tadeusz Rydzyk wykupiłby Watykan i miałby się pan spyszna. Dlaczego? No przecież nie w każdym miejscu byłby obecny i nie dostrzegałby mojej obecności, czyli tu czy tam, póki by mnie nie przegonił, mógłbym sobie pochodzić. Panie pośle, czy z nostalgią wspomina pan system kartkowy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej? Czy on nie miał jednak dobrych stron? No, wie pan, trochę mnie pan rozbawił i muszę zaznaczyć to rozbawienie, bo czuję, że to jakaś prowokacja, więc na wszelki wypadek śmiechem zaznaczyłem ten dystans do systemu kartkowego. No, było to utrapienie jakieś przerażające. Pamiętam, że był jeden rok, gdzie nawet buty zimowe były na kartki. Pamiętam też, jak ci, którzy palili dużo papierosów, brali kartki na papierosy od kogoś, kto nie palił, dawali kartkę na mydło. Nie wiem, jak sobie później bez mydła radzili, no ale przeżyli. No, wycierali może tytoniem brud. Natomiast zapytałem pana o to, dlatego że w dzisiejszej Rzeczpospolitej czytam artykuł o tym, że SRD... Wiedziałem, że to pułapka. SRD produkuje taki rodzaj podręcznika. Jak to było, jak to naprawdę jest historią, ponieważ prawica zawłaszczyła ten dyskurs historyczny, to teraz my, lewica, ten dyskurs odbijemy. I tam między innymi jest takie stwierdzenie o tym systemie kartkowym. Rzeczywiście nie jest pochwalony specjalnie, ale miał też i dobre strony, bo zapewniał taki większy, równy dostęp milionom Polaków do niektórych deficytowych dóbr. Może jednak trochę przesada z tą nostalgią. A wie pan tylko, że był to system, no raz, że przerażająco uciążliwy i przecież on nie płynął z pomysłu dobrodziejstwa, tego, żeby ludziom życie ułatwić, tylko z pustki na półkach sklepowych. A zresztą, co to za ułatwienie, jeśli na przykład każdy szedł z kartką i mógł dostać pół kilo wieprzowiny, kilogram schabu, zamiast sobie wybrać salami, szyneczkę, polędwiczkę łososiową. O, widzę, że panu oczy śmieją. Nie wiem, czy zdążył pan zjeść śniadanie. Także było to wybieranie za konsumenta, a konsument był czyli tutaj nie bardzo pan osobą czy podmiotem wtórnym. Czy nie bardzo pan czuje tę nostalgię? A myśli pan, czy to jest sensowne, żeby... Ja po prostu pamiętam sławną kampanię Aleksandra Kwaśniewskiego, która doprowadziła go do prezydentury pod hasłem "Wybierzmy przyszłość". Jak rozumiem, już się minęło tyle lat, że młode pokolenie SLD-owców jednak wróciło do takiej tradycyjnego konceptu, że przeszłość też jest bardzo ważna. I teraz a to słyszymy o rondzie imienia Gierka, a to podręcznik, złośliwie bym powiedział, podręcznik aktywisty SLD, ale nie, taki po prostu podręcznik, który przedstawia, jak to naprawdę było w historii. To jest taki zwrot do przeszłości. Pan, ja nie znam treści tej publikacji, ale też byłbym daleki od tego, żeby to wykpiwać, że poradnik aktywisty, gdyby to
staży towarzysze sztuki drukarskiej się brali za coś takiego, czy przedstawiciele ludu pracującego miast i wsi starszego pokolenia, to moglibyśmy powiedzieć, że to jakiś resentyment i zastanawiać się, z czego on się bierze. Ale jeśli to robią młodzi ludzie, to myślę, że oni mają zupełnie inne punkty odniesienia niż resentyment. Sam jestem ciekaw tej publikacji i absolutnie daleki jestem od tego, żeby to dezawuować. Uważam, że tego rodzaju aktywność jest lepsza niż brak aktywności. No i zobaczymy, jak sobie poradzą z tym ciężarem historii, której nie poznali. Myśli pan, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak zawłaszczenie dyskursu historycznego przez prawicę i to, że uważamy, że powiedzmy żołnierze byli wyklęci po II wojnie światowej, a NSZ był taki trochę zły, ale jednak trochę dobry. I że przed wojną endecy też byli trochę dobrzy, a nie po prostu źli. Że to wszystko to są objawy zwycięstwa dyskursu prawicowego i trzeba z tym walczyć? Wie pan, nawet jeśli pojawiają się takie tony, gdzie widać zawłaszczanie historii dla partyjnych korzyści czy politycznych korzyści przez prawicę, to kiedy już mówimy, bo przecież odnosi się pan do tej publikacji eseldowskiej Młodych Ludzi na temat ich spoglądania na historię, to wcale nie znaczy, że tu zwrotnica musi odwrócić się dokładnie w drugą stronę. Najlepiej szukać jakichś centrowych spoglądań, najlepiej szukać spoglądań jakichś, w których nie ma emocji, w których nie chce się komuś czegoś na siłę udowodnić. Kiedy wykorzystuje się całą paletę barw, a nie tylko maluje historię czarne, białe. Tutaj daltonizm w takim spoglądaniu na historię się nie opłaca, bo czasem można narazić się na śmieszność. I wierzę, że moi młodzi koledzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej wezmą to pod uwagę i sobie z tą publikacją nie najgorzej poradzą. Wydaje się, że mamy na lewicy taki bardzo interesujący politologiczny spór. Z jednej strony istnieje dość duża partia lewicowa, SLD, która ma swoje struktury, no i to wszystko, co ma instytucje, a z drugiej jest paru gości bardzo popularnych. Oczywiście Aleksander Kwaśniewski i kilku jego coraz bardziej popularnych, coraz bliższe tej inicjatywie, Ryszard Kalisz, Marek Siwiec. No mamy, krótko mówiąc, takich ludzi, którzy są popularni w telewizji, świetnie się sprawdzają. Komu pan życzy zwycięstwa? I ja wiem, że pan powie, że jednym i drugim, bo powinien być razem, ale jak już pan to powie, to niech pan tak szczerze. Instytucja czy panu fajnych gości? Na pytanie, komu życzę zwycięstwa, to troszeczkę będę posiłkował się tutaj pana emocjami. To jest tak, jak ja bym siedząc w Radiu Tok FM zapytał, czy pan siedzi tu na siłę, czy z przyjemności. Odpowiedź jest jasna i czytelna. Jeśli ja jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i byłem tam, kiedy ta partia miała ponad 40% poparcia, byłem, kiedy miała 5%, jestem, kiedy ma 15%, więc byłem, jestem, będę i trudno, żebym ja klaskał, widząc powoływane inne projekty polityczne. Ale wracając do Ryszarda Kalisza, który jest i moim przyjacielem i osobą, z którą wiele przeżyłem i Sojusz Lewicy Demokratycznej wiele przeżył dobrych chwil w naszej formacji. To nie jest tak, że Ryszard Kalisz wspiera jeden projekt, ten nowy, a wyrzeka się Sojuszu Lewicy Demokratycznej. On o Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówi dobre rzeczy, a nie wiem, czy może powinienem to robić, ale wiem, że Ryszard Kalisz bardzo źle myśli o Palikocie i o tym, że w tym nowym projekcie pojawia się Palikot. Kiedy mówi się Ryszardowi Kaliszowi o Palikocie, on jakby z niesmakiem macha ręką, wiem to, po posiedzeniu Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kiedy właśnie o tym panu, który raz udaje czerwonego kapturka, raz jest rozbójnikiem Rumcajsem, raz Kopciuszkiem, no Ryszard Kalisz mówi nie najlepiej. Ja po prostu chciałem tak w skomplikowany sposób coś powiedzieć. Odpowiadałem tak długo, żeby nie zadawał pan pytań pomocniczych, ale okazuje się, że mamy jeszcze czas. No, trudno. Ja po prostu w tym sporze paru fajnych gości, którzy są znani i lubiani, i instytucji politycznej, którą jest SLD, kibicuję SLD, przyznam panu. Tak jednym zdaniem powiem. Tam pan potrzebował 10, ja potrzebuję jednego. Dzięki. A bezinteresownie. A ja myślę, że imponuje panu właśnie lojalność wobec bytu politycznego, w którym się było, kiedy było dobrze, kiedy było źle.
Mówił pan o paru fajnych gościach w tym nowym projekcie, ale wie pan, ilu fajnych gości jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej? I to takich naprawdę szczerze młodych, że wymienię właśnie Dariusza Jońskiego, bardzo młodego, Tomka Kamińskiego. Jemu się przyda ten podręcznik do historii, to prawda. Z Podkarpacia, Tomasza Garbowskiego, z Opola. Wie pan, no naprawdę jest plejada bardzo młodych, zdolnych ludzi. Bogusia Wątora z Zielonej Góry. To są wielkie postaci. Może kiedyś będą byłymi prezydentami i eurodeputowanymi, ale na razie nie są. A Kalisz, Siwiec i zwłaszcza Aleksander Kwaśniewski to są osoby z pierwszych zawsze stron, czy nie powiedzieć nawet z pierwszych miejsc, list, kogo najbardziej kochamy, kogo cenisz w polityce, kocha, lubi, szanuje. Oni zajmują bardzo wysokie miejsca. I teraz ja po prostu jestem przeciwny temu, żeby budować politykę na takiej idei Berlusconiego. Oto wielka gwiazda, jestem wielką gwiazdą. Albo będę produkował makarony, albo zostanę szefem koncernu, albo jednak nie, będę w polityce. Nie, myślę, to polityki są politycy, w partiach politycznych. Ja nie odmawiam blasku tym postaciom, które pojawiają się w nowym projekcie, ale nie ma takich gwiazd, które mogą być zamknięte w jakimś kokonie i pojawiają się tylko wtedy, kiedy trzeba zdobyć jakiś mandat. Naprawdę, polityk musi być obecny wśród ludzi, inaczej jakieś gwiazdorstwo na chwilę, ono zupełnie tutaj nie pomoże. Także też trudno jest ułożyć listy w całej Polsce. Gdyby to była lista taka krajowa, może to byłoby łatwiejsze, ale przecież to będzie 13 list regionalnych i tam no, złapie się jedną gwiazdę, złapie się drugą gwiazdę, ale listę trzeba ułożyć dużo i ona się będzie składać z kilkunastu nazwisk. I przypuszczam, że nowemu projektowi nie starczy właśnie takiego poweru na to. Pamięta pan przed paru tygodniami głośną aferę z premiami dla prezydium Sejmu? Chyba tam paręnaście tysięcy wchodziło w grę, prawda? No, premie z Ministerstwa Sportu, jak wiemy od pewnego czasu, jak już są, to są milionowe, albo idą w setki tysięcy. Znany spór. Powinniśmy płacić duże premie wybitnym fachowcom, czy jednak być wstrzemięźliwi? Pan, ja uważam, że w ogóle powinno się rozpocząć rozmowę o tym, jak powinni być wynagradzani politycy. Niechby opinia publiczna, która tu jest bardzo krytyczna, sama powiedziała, jak sobie to wyobraża. Czy rzeczywiście były prezydent powinien mieć te kilka tysięcy, czy powinien być inaczej premiowany, czy premier może zarabiać w Polsce mniej niż szef jakiejś spółki, wielokrotnie mniej niż szef jakiejś spółki. To jest temat tak ryzykowny. Prawda? To jest, odwołam się do zimy, to jest kra, która ma parę, rozmowa na ten temat, to jest kra, która ma ledwie parę milimetrów grubości. I ja nie odważę się na nią wejść, niech wypowiadają się inni odważni. No, gdyby znaleziono jakiś taki sposób, że lepszy dostaje więcej, a gorszy figę z makiem, daj Boże zdrowie, ale przecież takiego systemu, który byłby obiektywny, to raczej nie ma. Czy politycy, nie ma takiego systemu według wskazania Tacyta, żeby, nie będę już cytował Płacinie, żeby powiedzieć, spójrz na to obiektywnie, z dystansem i ocenie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No, na razie jest tak, że politycy wzajemnie sobie założyli podwójnego Nelsona, żeby zarabiać jak najmniej. Nieroztropnie. Opiniami na temat świata i Polski dzielił się Jan Wróbel z Jerzym Wenderlichem, wicemarszałkiem Sejmu z SLD. Dziękuję bardzo, Jerzy Wenderlich z SLD, który tak pięknie bronił swojego projektu. Jest we mnie dużo romantyzmu, gdy myślę o Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pan mi jeszcze powie, dlaczego za czasów SLD zimy były łagodne, a teraz po prostu się nie kończą? No widzi pan, i ja to oczywiście potwierdzam, że zimy były bardziej łagodne. Drogowcy mieli łatwiej wtedy i wierzę, że po tej puencie tego programu sondaże Sojuszu Lewicy Demokratycznej poszybują tak wysoko, jak szybują ptaki po niebie. SLD, wybieram wiosnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.